Cześć, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W ostatnim czasie pojawiały się dłuższe odcinki, mniej więcej godzinne. Dzisiejszy będzie jednak nieco krótszy, ale to dlatego, że media nie poświęciły tej sprawie większej uwagi. Jednak, mimo wszystko, warto tę historię opowiedzieć, ponieważ myślę, że tematyka jest ważna przede wszystkim społecznie. Kolejne odcinki na pewno będą y, dłuższe, a w tym miesiącu przed Wami jeszcze y, prawdopodobnie dwa odcinki. Pod filmem znajdziecie źródła, na podstawie których powstał niniejszy odcinek, ale muszę przyznać, że najwięcej informacji bezsprzecznie przekazała w swoim artykule pani Martyna Bielska. Zapraszam. W królewskim dworze, 4 km od Parczewa, w województwie lubelskim, dokonano makabrycznego odkrycia. W odległości kilku metrów od torów kolejowych znaleziono ciało kobiety. Zauważył je maszynista kierujący pociągiem na tej trasie. Był chłodny poranek 5 kwietnia 2018 roku. Kiedy dyżurny ruchu kolejowego otrzymał informację o ciele kobiety leżącym przy torach, natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy i zawiadomił odpowiednie służby, które szybko pojawiły się na miejscu. Od razu stwierdzono, że kobieta nie żyje. Pytanie, na które należało wówczas odpowiedzieć, brzmiało: Kim jest ta kobieta? Znaleziono przy niej angielskie prawo jazdy, a na nim informacje, że to urodzona w 1986 roku Barbara, pochodząca z Biłgoraja. Szybko pojawiły się kolejne pytania: w jaki sposób zginęła, czy padła ofiarą mordercy i jaka była przyczyna jej śmierci? Na miejscu odnalezienia ciała nie można było znaleźć odpowiedzi na te pytania. Liczono, że na część z nich odpowie sekcja zwłok. Tymczasem na miejscu zabezpieczono ślady oraz przedmioty znalezione przy kobiecie. Poza prawem jazdy, na podstawie którego określono tożsamość kobiety, znaleziono również jej dowód osobisty, karty kredytowe, a także klucz elektroniczny do pokoju jednego z hoteli. Oraz telefon komórkowy. Wszystkie te przedmioty ostatecznie potwierdziły, że znalezioną kobietą musi być 31-letnia Barbara L. Sekcja zwłok ujawniła, że przyczyną śmierci były obrażenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Na ciele kobiety było mnóstwo stłuczeń i ran, otarcia na skórka, ponadto doszło do złamania żuchwy. Podstawy czaszki, mostka, prawej ręki i chrząstki w krtani, a także do wybicia kilku zębów. Upadek spowodował również stłuczenia mózgu. Uraz, który zwrócił uwagę lekarza, to przekrwienia mięśni szyi, ponieważ ten uraz wraz z urazem krtani mógł być wynikiem duszenia. Ale nie można było wykluczyć, że urazy były również wynikiem zderzenia z podłożem. Natomiast ten wątek należało bardzo dokładnie zweryfikować. Skontaktowano się z rodziną kobiety i powiadomiono o tragicznej śmierci. Policja dowiedziała się wówczas, że poprzedniego wieczora Barbara podróżowała pociągiem hełmianin, którego część składu jechała do hełma. A kilka wagonów miało jechać dalej na Ukrainę. Barbara planowała dostać się do rodzinnego Biłgoraja, jednak w czasie podróży powiadomiła siostrę sms-owo, że prawdopodobnie wysiądzie w Lublinie i pytała mieszkającą tam siostrę, czy może u niej przenocować. Ta wyraziła zgodę, jednak Basia w mieszkaniu siostry nie pojawiła się. A ta być może uznała, że Basia zmieniła zdanie i pojechała dalej. Prokuratura rejonowa w Parczewie wszczęła śledztwo. Należało teraz ustalić, czy zdarzył się wypadek, a może kobietę ktoś wyrzucił z pędzącego pociągu. W związku z tym rozpoczęto od ustalenia sytuacji życiowej kobiety, ale przede wszystkim od prześledzenia ostatniej doby jej życia. Barbara wyjechała do Wielkiej Brytanii w 2005 roku, dopiero co ukończyła szkołę średnią. Była młoda, ale i ciekawa świata. Chciała poznać inne życie w nieznanym jej kraju. Anglia wydawała się idealnym miejscem do podjęcia pracy, która w przyszłości przyniesie jej nie tylko satysfakcję, ale również pozwoli jej na materialną stabilizację. Jednak życie za granicą nie jest wcale takie łatwe, jak wydaje się osobom, które nigdy nie emigrowały. Zawsze pojawia się tęsknota, może wątpliwości, czasami trafia się na nieuczciwych pracodawców, a czasami po prostu okazuje się, że wybrany kraj nie jest naszym miejscem na Ziemi. Basia pracowała jako asystentka nauczyciela, jako kelnerka w restauracji. Wreszcie zdobyła zatrudnienie w kuratorium, gdzie zajmowała się sprawami dzieci niepełnosprawnych. W międzyczasie kobieta kończy bardzo trudne studia prawnicze, ale chce się rozwijać, jest ambitna. W Anglii kobieta ma również partnera, z czasem para zaręcza się. W międzyczasie u kobiety pojawiają się pewne problemy zdrowotne, z którymi stara się sobie poradzić. W związku z czym podejmuje leczenie, poddaje się również zabiegowi. W grudniu 2015 roku Barbara wychodzi za mąż za swojego narzeczonego. W 2016 roku para kupuje razem swoje pierwsze wspólne mieszkanie w Londynie, jednak bardzo szybko, bo już w 2017 roku sprzedają je by następnie przenieść się do wynajmowanego mieszkania. Powodów tej decyzji nie podaje jednak żadne z dostępnych źródeł, wiadomo natomiast, że małżeństwo szybko okazuje się być błędem, ponieważ już po dwóch latach małżonkowie, mimo że mieszkają we wspólnym mieszkaniu, to mają osobne pokoje i zamiast żyć ze sobą, żyją raczej obok siebie. Kobieta zaczyna myśleć o powrocie do Polski. Jedzie tam na jakiś czas, gdzie w Warszawie stara się o zdobycie kwalifikacji tłumacza przysięgłego. Posiada wyższe wykształcenie, jest prawniczką, a ponadto doskonale posługuje się językiem angielskim. Być może po powrocie do Polski zamierzała prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie. Kobieta bardzo głęboko analizuje wszystkie zdarzenia codziennego życia, ma również sporo przemyśleń dotyczących jej życia wewnętrznego i emocji. Prowadzi dwa pamiętniki. Jeden z nich to dziennik elektroniczny, którego zapis dotyczy przede wszystkim jej relacji z mężem, a także jej życia zawodowego. To głównie zdarzenia, konkretne sytuacje z jej codzienności. Natomiast drugi z nich jest inny, nie tylko z uwagi na formę, ale również na przekaz. Jest to książkowy dziennik, bardziej w formie kalendarza, na którym kobieta kreśli to, co zazwyczaj wyzwala u niej silne emocje. Dotyczy to zarówno jej zdrowia fizycznego, ale również jej kondycji psychicznej. Kobieta w zapisach przejawia zainteresowanie tematyką śmierci, jest bardzo krytyczna w stosunku do siebie i wiele wskazuje na to, że przechodzi naprawdę bardzo trudne chwile. Jeden z tych wpisów, cytowany jest przez portal Onet.pl i brzmi następująco: Nie daje rady. Zżera mnie to. Czuję się jak chodząca śmierć, jak wrak człowieka, jak nie kobieta. Wyłączona z towarzystwa za brak dzieci. Gorsza, odtrącona, inna, wybrakowana, niepełna, niezdolna, niedojrzała egoistka, niemyśląca poważnie, głupia, niestaranna, zawodząca, zła, niespełna rozumu, niezaradna. Barbara i jej mąż. Rozstają się, ponieważ dochodzi między nimi do wielu kłótni. Kobieta dowiaduje się, że mąż ją zdradzał. Zapisuje to w swoich dziennikach, ale też zwierza się na ten temat swoim bliskim. Jest jej bardzo ciężko, ponieważ dopiero niedawno wyszła za mąż, a teraz okazuje się, że to małżeństwo było prawdziwą pomyłką. Mąż źle ją traktował tak pisała w dzienniku. Nie miała siły na dalsze kłótnie, nie potrafili się dogadać. Mąż uważał natomiast, że Basia po prostu nie lubiła, kiedy chodził z kolegami na piwo. Jego zdaniem uważała, że jego praca nie jest odpowiednia dla niego, a poza tym kobieta zwracała mu uwagę, że nie powinien grać w pokera. Co prawda nie jest to nigdzie napisane, ale być może to jakiś rodzaj hazardu. A nie po prostu zwykłej gry towarzyskiej, i dlatego kobiecie mogło to przeszkadzać. Basia traktuje swoje zapiski jako swego rodzaju środek terapeutyczny. Uwalnia tam swoje emocje i wyrzuca z siebie to, co ją męczy, ponieważ z jakiegoś powodu nie mówi swoim bliskim i przyjaciołom o tym, jak nieszczęśliwa jest w swoim małżeństwie. Być może traktuje nieudany związek jako porażkę. I z tego względu nie mówi rodzinie i przyjaciołom o tym, jak wygląda jej małżeństwo. Z tego względu, kiedy oznajmiła bliskim, że zamierza rozwieść się z mężem, ci byli wyraźnie zdziwieni takim obrotem sprawy. Jednak z zapisków w jej dzienniku wynika, że cała ta sytuacja związana z jej życiem prywatnym sprawiła, że jej stan psychiczny zdecydowanie pogorszył się. Była rozczarowana swoim życiem, w związku z czym postanowiła poprosić o pomoc fachowca. Zapisała się na terapię, ponieważ uważała, że właśnie osiągnęła w swoim życiu największy dołek, ale chciała walczyć i poradzić sobie z problemami, i właśnie dlatego zdecydowała się na podjęcie terapii. Według terapeuty. Barbara miała przesadne, destrukcyjne poczucie winy i nakładający się dysonans poznawczy. Można to z pewnością interpretować jako rodzaj wyolbrzymiania własnej winy w związku z problemami, które ją spotkały. Prawdopodobnie poziom jej poczucia winy był nieadekwatny do sytuacji. W lutym 2018 roku Barbara i jej mąż. Przyjeżdżają do Polski. Spędzają kilka dni w Lublinie, nocują w jednym z tamtejszych hoteli. 13 lutego wybierają się wspólnie do notariusza, gdzie mają zamiar uregulować wszystkie sprawy majątkowe. Ustalają rozdzielność majątkową, którą zawierają na podstawie umowy podpisanej przy udziale i w obecności notariusza. Przed spotkaniem ustalili już, że mąż zabierze samochód, natomiast w kwestii pieniędzy dochodzą do porozumienia w sprawie ich podziału. Podpisują również oświadczenie, że nie mają wobec siebie żadnych roszczeń. Nadchodzi kolejny dzień Środa 14 lutego. Mąż Basi pakuje swoje rzeczy, wymeldowuje się z hotelu i udaje się w drogę powrotną do Anglii. Mężczyzna dzwoni jednak do żony, znowu dochodzi między nimi do ostrzejszej wymiany zdań i wówczas kobieta prosi go, by już tylko odesłał jej rzeczy osobiste, ponieważ ona nie planuje powrotu do Wielkiej Brytanii. Żąda od męża, by usunął ją z grona znajomych na Facebooku i by przestał do niej dzwonić w środku nocy. Kobieta jest stanowcza i jasno przedstawia swoje żądania. W czwartek, 15 lutego 2018 roku Basia jedzie do Zamościa. W tamtejszym sądzie składa pozew o rozwód bez orzekania o winie. W pozwie pisze m.in., że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Ma nadzieję, że w związku z tym Cała procedura zostanie przeprowadzona sprawnie i szybko. Skoro para się nie kocha, nie są ze sobą szczęśliwi, chcą mieć jeszcze szansę na prowadzenie szczęśliwego życia. Kobieta pisała o wzajemnej niechęci członków ich rodzin, nie czuli się już związani w żaden sposób ani emocjonalny, ani fizyczny. Ponadto dochodziło między nimi do nieustannych kłótni, w trakcie których wzajemnie się obrażali. Jest środowe, późne popołudnie, 4 kwietnia 2018 roku, gdy Barbara L. zjawia się na dworcu centralnym w Warszawie. Piękna blondynka o szerokim uśmiechu udaje się na peron. Zwraca uwagę podróżnych swoim czarnym kapeluszem. O godzinie 17.50 dworcowy monitoring rejestruje moment, kiedy kobieta wsiada do pociągu Hełmianin relacji Warszawa-Hełm. Ma wykupiony bilet na miejsce siedzące w konkretnym przedziale. Wsiada do przedziału wskazanego na bilecie, sprawdza numery wagonów, ponieważ część składu będzie jechała za granicę, na Ukrainę. Każdy z pasażerów. Dokładnie sprawdza przydzielony numer, żeby na dalszym etapie podróży nie było problemów wynikających ze źle zajętego miejsca. Na bilecie Barbary wskazano miejsce w wagonie numer 11. Kobieta jednak z jakiegoś powodu nie chce siedzieć w tym wagonie. Powód jej niezadowolenia jest jednak nieznany. 31-latka udaje się do konduktora i pyta czy istnieje możliwość zamiany miejsca. Z uwagi na to, że nie wszystkie miejsca są zajęte, konduktor zgadza się, by kobieta jechała w wagonie numer 10. I wkrótce Basia zabiera swój bagaż i przesiada się do wagonu oznaczonego numerem 10. W przedziale, do którego wsiada, znajduje się sześcioro współpasażerów. Pięć kobiet i jeden mężczyzna. Basia uśmiecha się do nich uprzejmie i wita serdecznie. Współpasażerowie są nieco zdziwieni jej otwartością. Może to zwyczaje, których nabrała przebywając za granicą. W każdym razie towarzysze podróży doskonale zapamiętają Basię właśnie dlatego, że zagadywała każdą z osób w przedziale. I sama również powiedziała co nieco na swój temat. Nie jest znana informacja na temat wieków współpasażerów, natomiast byli oni zdziwieni faktem, że Basia do każdego z nich zwracała się na ty, co w Anglii jest rzeczą naturalną. Natomiast w Polsce standardowo zwracamy się przecież per pan, pani, do osób nie tylko starszych, ale też po prostu do osób dorosłych, których nie znamy. To, co sprawiło, że pasażerowie poczuli się trochę nieswojo w kontakcie z Basią, to fakt, że bardzo otwarcie mówiła o sprawach prywatnych i w pewnym stopniu kobieta im się zwierzała ze swoich problemów. Opowiadała o nieszczęśliwym małżeństwie oraz o planach rozwodowych. Pochwaliła się natomiast ukończonymi w Anglii studiami prawniczymi, zdradziła również swoje plany na przyszłość. Pewne zaniepokojenie na twarzy Basi pojawiło się w momencie, kiedy siedzący w przedziale mężczyzna powiedział, że jedzie do, do Kijowa. Pasażerowie mieli wrażenie, jakby Basia przestraszyła się, jej reakcja była dość osobliwa. W trakcie całej podróży kobieta była w kontakcie telefonicznym z kilkoma osobami. Dzwoniła i pisała do znajomych oraz do członków rodziny. Nie rozmawiała jednak przez telefon przy współpasażerach, tylko wychodziła na korytarz. Być może nie chciała im przeszkadzać swoją rozmową telefoniczną, a może nie chciała, aby słyszeli, co mówi do swoich rozmówców. Wiadomo, że przez całą podróż informowała swoich bliskich na bieżąco o swoim położeniu mówiła na których stacjach zatrzymywał się pociąg i ile czasu pozostało jej jeszcze do końca podróży. Problem w tym, że w ciągu kilkudziesięciu minut kilkukrotnie zmieniała decyzję co do tego, na której stacji planowała wysiąść i gdzie ma zamiar spędzić najbliższą noc. Ostatecznie podejmuje decyzję, że wysiądzie w Lublinie i tam spędzi noc, być może u siostry, może u koleżanki albo w hotelu. Dzwoni również do dwóch kolegów z prośbą o odebranie jej ze stacji. Z jednym z nich umawia się konkretnie na godzinę przyjazdu pociągu. W przypadku drugiego znajomego istnieje pewien problem. Ten nie ma prawa jazdy, ale obiecuje, że przyjedzie ze swoim kolegą i wspólnie odbiorą basie z dworca. Zatem z jakiegoś Niezrozumiałego powodu kobieta zorganizowała sobie dwa środki transportu. Następnie Barbara prosi swoją mieszkającą w Lublinie siostrę o możliwość przenocowania u niej. Pisze również do swojej koleżanki, prosząc o spotkanie jeszcze tego samego wieczora. I kiedy wszystko zdaje się być już ustalone, kto odbierze basie, z kim się potem spotka oraz gdzie będzie nocowała, Dziewczyna nagle zaczyna zachowywać się dziwnie i wysyłać niepokojące wiadomości do jednej z koleżanek. Najdziwniejsze z nich są te ostatnie. Kobieta zdaje się pisać je w prawdziwej panice, jednak nikt ze współpasażerów kobiety nie jest w stanie powiedzieć, co wywołało u niej takie zachowanie. Basia pisze do koleżanki kolejno niebezpieczeństwo Ratuj mnie. Zmienili lokomotywę z Parczewa. Zabije mnie. A ja nie zwariowałam. Znajdź mnie. I ostatnia wiadomość. Na Ukrainę mnie wiozą. Koleżanka odpisywała na te wiadomości, ale kiedy wysłała odpowiedź na ostatnią wiadomość, Basia już jej nie odczytała. Jest godzina 20:15. Na zewnątrz jest ciemno. Pociąg mknie po torach, a pasażerowie zaczynają być senni. Basia wstaje ze swojego miejsca, zabiera ze sobą telefon. W kieszeni ma dokumenty, ale swoje rzeczy zostawia na siedzeniu. Onet podaje, że były to torebka, okulary, czarny laptop, napoje, dwa zeszyty z zapiskami, bilet, czasopismo Vog. I czarny kapelusz. Świadkowie widzą, jak kobieta przemieszcza się po pociągu, przechodzi z wagonu do wagonu, następnie zawraca w kierunku wagonu, w którym podróżowała. Sześć minut później, o godzinie 20:21, pociąg staje na stacji Parczew. I to wtedy kobieta pisze do koleżanki dziwnego smsa o treści. Zmienili lokomotywę z Parczewa, zabije mnie, a ja nie zwariowałam, znajdź mnie. Pociąg rusza w dalszą drogę. Basia wysyła wówczas ostatniego smsa. Na Ukrainę mnie wiozą. Około 20.30 koleżanka odpisuje na tę wiadomość, jednak treść odpowiedzi nie zostaje podana do wiadomości publicznej. Wiadomo jednak, że Barbara nie otworzyła tej wiadomości. Kiedy następnego dnia znaleziono jej telefon, ostatnia wiadomość pozostała nieodczytana. Co stało się między wysłaniem sms do koleżanki, a otrzymaniem od niej odpowiedzi? W jaki sposób Basia znalazła się przy torach zaledwie 4 km od Parczewa? Co sprawiło, że kobieta przestraszyła się, zaczęła się czegoś bać, mijając stację w Parczewie? Basia długo nie wracała do przedziału, ale wyszła z telefonem w ręku. Być może współpasażerowie myśleli, że dziewczynę pochłonęła rozmowa telefoniczna. 5 kwietnia rano ciało Barbary zostało znalezione przy torach kolejowych kilka kilometrów za stacją parczew. Jedna z ostatnich wiadomości, napisanych przez Basię, brzmiała: Zmienili lokomotywę z parczewa. Kilka minut później kobieta już nie żyła. Zmarła po upadku. Kiedy przesłuchiwano pasażerów w pociągu, zarówno tych jadących w przedziale razem z Barbarą, jak i innych, żadna z tych osób nie była świadkiem ani momentu wypadnięcia kobiety z pociągu. Nie widzieli też, by Barbara z kimkolwiek rozmawiała poza przedziałem, by była w jakimkolwiek niebezpieczeństwie. Nikt z pasażerów, maszynista ani konduktor nawet nie zorientowali się, że doszło do wypadku. Nie wiadomo, czy nie zauważono później, że drzwi były po wypadku otwarte, kiedy pociąg stanął na kolejnej stacji, czy też ktoś je po prostu zamknął. Prokurator zdecydował się na przeprowadzenie eksperymentu. Pociąg biorący w nim udział jechał tą samą trasą i z tą samą prędkością, z jaką jechał Hełmianin. Próbowano sprawdzić, czy możliwym jest, by Barbara mogła przypadkowo otworzyć drzwi i wypaść z pociągu, na przykład opierając się o nie. Okazało się to niemożliwe. Próbę powtórzono przy lekko uchylonych drzwiach i również w tej sytuacji nie doszło do wypadnięcia. Założono więc, że wypaść z pociągu Barbara mogła tylko w sytuacji, kiedy drzwi zostały otwarte i wówczas mogła wyskoczyć z pociągu lub zostać z niego wypchnięta. Inna opcja nie wchodziła w grę. Na klamce wagonu numer 10 znaleziono mieszaninę materiału biologicznego kilku osób. Po przeprowadzeniu badania okazało się, że były to ślady pochodzące od trzech osób. Prawdopodobnie pasażerów, którzy mieli kontakt z klamką, wyodrębniono z nich DNA poszczególnych osób, ale żaden z tych profili nie pasował do basi, co mogłoby świadczyć o tym, że nie dotykała klamki, lub jej ślad został starty przez kolejne osoby dotykające klamki. Pani Martyna Bielska w swoim artykule pisała, cytuję: W momencie śmierci Barbara jest trzeźwa. Nie ma we krwi śladów narkotyków ani leków psychotropowych. Badania nie wykazują też śladów po ostatnich intymnych kontaktach z mężczyzną. Biegli z zakresu genetyki, wykonują badania zabezpieczonych wymazów z dłoni, nadgarstków szyi i paznokci. W próbkach pobranych z szyi barbary nie wykryto śladów męskiego DNA. W materiałach zebranych z pozostałych części ciała, Występowały nieznaczne ilości materiału genetycznego pochodzenia męskiego w ilości niewystarczającej do określenia profilu. Na ubraniach kobiety biegli doszukują się mieszaniny materiałów genetycznych kilku osób, okruchy szkła, które najpewniej odprysły od zbitego wyświetlacza jej telefonu, jej buty są uszkodzone tak jak te u ofiar potrąceń pieszych przez samochody. Wypchnięć lub wyrzuceń z pociągu, a także jak u osób, które spadły z dużych wysokości. Biegli zgodnie, stwierdzają, że na ubraniach i butach barbary nie znaleźli śladów narzędzia, które miałoby związek z działaniem osób trzecich. Koniec cytatu. Prokuratura bada kolejne niejasności w tej sprawie. Należy ustalić, jaki był stan techniczny pociągu, którym podróżowała Basia. Okazuje się, że wszystkie wagony były sprawne, miały ważny przegląd techniczny i nie wykazano żadnych błędów związanych z tym, by na przykład drzwi mogły otworzyć się samoistnie. Okazuje się, że wszystkie wagony były sprawne, miały ważny przegląd techniczny i nie wykazano żadnych błędów związanych z tym, by na przykład drzwi mogły otworzyć się samoistnie. W wagonach natomiast nie było zainstalowanych czujników sygnalizujących niezamknięte drzwi. W związku z tym maszynista nie miał pojęcia, że w czasie jazdy zostały otwarte drzwi, i w związku z tym nie wiedział też o wypadku. Wypadnięcia Basi ze składu nie zauważyli również inni podróżni. Okazało się, że w wagonie numer 10 pojawiła się też pewna usterka. Otóż drzwi nie blokowały się po zamknięciu, kiedy pociąg ruszał. Po trzech latach śledztwa nie udało się odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że Barbara zginęła w trakcie podróży pociągiem. Przesłuchano wielu świadków, przeprowadzono eksperymenty, sprawdzono kilkadziesiąt godzin nagrań monitoringu. Zabezpieczone dowody, ani przeprowadzone czynności, nie doprowadziły do wniosku, że w tej śmierci brały udział osoby trzecie. Śledztwo zostało umorzone, jednak istnieje możliwość ponownego podjęcia go, jeśli pojawią się dowody, że mamy do czynienia z czynem zabronionym. W pociągu nie było zainstalowanych kamer. Jedyny istniejący monitoring pochodził ze stacji, które pociąg mijał. Jednak żaden z nich nie zarejestrował niczego podejrzanego. Opinia uzupełniająca dotycząca śladów na krtanie kobiety nie pozwoliła jednoznacznie stwierdzić, czy uraz szyi powstał na skutek duszenia czy uderzenia po wypadnięciu z pociągu. Biegli psycholodzy uznali, że ostatnie przeżycia mogły doprowadzić do poważnego stresu. Co też mogło w konsekwencji doprowadzić do gwałtownego podjęcia decyzji o odebraniu sobie życia. Kobieta nie pozostawiła żadnego listu pożegnalnego, jednak, wbrew pozorom, samobójcy rzadko pozostawiają bliskim takie wiadomości. Biegły, powołane do sprawy, wydał następującą opinię. Śmierć mogła nastąpić na skutek tzw. efektu krótkiego spięcia. Prawdopodobnie podjęty przez nią zamach samobójczy, który zakończył się jej śmiercią, mógł mieć postać tak zwanego efektu spustowego, charakteryzującego się nagłym zmysłem i natychmiastowym wykonaniem. Co w praktyce oznacza, że kobieta według biegłego nie planowała samobójstwa, tylko pod wpływem jakiegoś impulsu zdecydowała się na odebranie sobie życia. Nie udało się natomiast ustalić, co było tym impulsem, który mógł wywołać tak gwałtowną reakcję. W czasie sekcji zwłok nie stwierdzono na ciele barbary żadnych śladów walki, co wskazywało, że prawdopodobnie z nikim nie walczyła przed śmiercią, a gdyby ktoś chciał ją wypchnąć siłą, z pewnością podjęłaby walkę o życie. W toku prowadzonych czynności nie znaleziono żadnych śladów kontaktów ze środowiskiem przestępczym. Kobieta nie posiadała żadnej polisy na życie i nie posiadała niczego wartościowego, co mogłoby sugerować materialny motyw zabójstwa. Ani przesłuchania rodziny, ani znajomych pracowników hotelu, w którym mieszkała w czasie swojego pobytu, ani męża Barbary nie dają odpowiedzi na pytanie czy kobieta była w jakimś rzeczywistym niebezpieczeństwie, albo czy jej stan zdrowia był na tyle ciężki, że zdecydowałaby się na odebranie sobie życia. Śledztwo może zostać podjęte na nowo w każdym momencie, jeśli tylko pojawią się nowe informacje, które mogłyby rzucić inne światło na tę sprawę. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na następne zapraszam już za kilka dni. A jeśli posiadacie jakiekolwiek informacje, które mogłyby rzucić nowe światło na tę sprawę, pamiętajcie, by poinformować o tym policję. Możecie również skontaktować się anonimowo ze mną, a ja te wszystkie informacje przekażę odpowiedniej jednostce policji. A tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!